Naszym gościem jest dzisiaj przeor klasztoru ojców Paulinów w Wieruszowie, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego, ojciec Piotr Polek, a spotykamy się podczas podsumowania konserwatorskiego kolejnego etapu prac na sanktuarium Jezusa Pięciorańskiego w Wieruszowie. Wieruszowianie, nie tylko wieruszowianie, wszyscy mogą podziwiać już nowy dach, nowe kopuły wież, które w zeszłym roku zostały zainstalowane. Tym razem rozmawiamy o nowym dachu. To była duża logistycznie przedsięwzięcie, duże logistycznie, które pochłonęło na pewno dużo środków, dużo sił, ale też dużo zabiegów i na pewno wszyscy tutaj patrzyli troszeczkę z troską, czy wszystko przebiegnie tak, jak potrzeba. Rzeczywiście ja cieszę się, że za pośrednictwem mediów naszych lokalnych mogę pozdrowić Państwa z Sanktuarium Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego i powiedzieć o tych pracach, które udało nam się zrealizować dzięki Bogu i pomocy ludzi, zrealizować na przestrzeni ostatniego roku. A chodziło o drugi etap prac. Pierwszym etapem była przebudowa wież na kościele, a drugi etap bardzo ambitny i wymagający, tak jak Pan zaznaczył, wymagający wielkiej troski i kompetencji wykonawców, to przebudowa dachu. To nie tylko wymiana dachu na kościele, ale również, jak możemy widzieć, cała geometria dachu została zmieniona po to, by przywrócić pierwotny stan dachu, taki jak był wcześniej, barokowy dach. I mam nadzieję, może nieskromnie powiem, że udało się to osiągnąć, bo rzeczywiście ten wystrój dachu jest inny i przypomina, tak jak nam dokumenty pokazują, podpowiadają, dach, który istniał od 1680 roku, kiedy kościół barokowy był zakończony, konsekrowany. I tutaj mamy dzisiaj uwieńczenie tych prac. Związane jest to właśnie z komisją konserwatorską, która dzisiaj podejmuje decyzje związane z odbiorem tych prac. A proszę nam zdradzić, my to już wiemy, ten dach jest troszeczkę, tak jak tutaj wykonawcy mówią, eksperymentalny, bo nie dość, że na tej metalowej konstrukcji położony, to jest to dach, dachówka taka jak na Wawelu, z tego co panowie mówili. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem, celem było przywrócenie pierwotnego stanu dachu, ale również z zastosowaniem obecnych technologii i szliśmy w tym kierunku, żeby było to dla zabezpieczenia obiektu całego, ale również dla bezpieczeństwa tego obiektu. Konstrukcja stalowa, więźba dachowa stalowa, no też służy temu, by odpukać, nie doszło do jakiegoś zapłonu, bo rzeczywiście stalowa konstrukcja gwarantuje to, że tam żaden pożar nie powinien się pojawić na poddaszu czy na tej przestrzeni dachowej. Jeżeli chodzi o materiały, staraliśmy się korzystać z najlepszych materiałów i najlepszych wykonawców po to, by prace nie tylko zmierzały do odtworzenia pierwotnego stanu, ale również by prace były związane z jakością. Dlatego firmy, które tutaj nam towarzyszyły i realizowały to zadanie, no to tak jak Pan wspomniał, pracowały przy dachach na Wawelu w Krakowie i rzeczywiście ten materiał, który został zastosowany, dachówka, jest to dachówka karpiówka, również tej samej jakości, która jest stosowana w najlepszych obiektach, również obiektach wpisanych do UNESCO, tak jak Wawel Krakowski czy inne obiekty gdzieś w centrach zabytkowych naszych miast królewskich. I to jest też naszą radością, że się udało właśnie w tym kierunku iść, przywracając pierwotny stan obiektu, również korzystając z najlepszych wykonawców i materiałów, które zastosowaliśmy, a
kulminacyjnym chyba celem, jaki sobie stawiamy, no, żeby w tym wyraziła się też chwała Boża, bo piękno jest po to, żeby zachęcało do pracy, a praca, jak Norwid powie, po to, żeby się zmartwychwstało. Dlatego takim celem też jest oddanie czci Bogu poprzez pracę, jaką wykonujemy. Wykonawca także wspominał, że ta dachówka, ona była w specjalny sposób kładziona, to znaczy nie tak pewnie, jak można to brzydko ująć, leci, tylko ona specjalnie, aby z każdej strony była no, dobrze widziana, tak, ludzkim okiem, i aby przede wszystkim zabezpieczała no, przed warunkami atmosferycznymi ten zabytkowy kościół, tak, aby tutaj no, nie doszło do żadnego przecieku. Rzeczywiście jest to dachówka, jak nazwa mówi, karpiówka, i można ją układać w dwojaki sposób. Na naszym klasztorze jest ułożona w łuskę taką rybią, jak mówimy, a na kościele ułożona została w koronkę. Jest to bardziej dekoracyjna forma ułożenia i rzeczywiście to nie jest tak, że każdy, kto chciałby układać dachówkę, no da radę ułożyć tą dachówkę. I również tutaj wykonawcy korzystali z najlepszych fachowców, zresztą pan, który prowadzi firmę dekarską, układającą dachówkę, no jest prezesem dekarzy polskich. To coś mówi za siebie i tak jak pan mówi, dachówka no, musi też pokazywać piękno, gdzie jest czytana z każdej strony. U nas przy transepcie, jaki mamy, przy rynnach koszowych, które występują w całej geometrii dachu, no, to było bardzo istotne, dlatego ja podziwiałem panów, którzy tę dachówkę układali, że nie tylko układali dachówkę, ale oni każdą listwę, łatę rozmierzali, wiedzieli, gdzie będzie dachówka kończyć się. Później też no, takim dodatkowym zadaniem jest to, że przy obiektach zabytkowych każdy szczyt ma inny kąt, nie są to szczyty prostopadłe do siebie, nie ma kątów. Ta dachówka musiała być przycinana odpowiednio, dopasowywana. Także to jest taka misteryjna, benedyktyńska robota i myślę, że też oni, wykonawcy, stanęli na wysokości zadania i nasze oczekiwania spełnili. Do pełni blasku jednak jeszcze troszeczkę potrzeba. Najważniejsza dla oka będzie elewacja, która no obecna jest już nieco przybrudzona. Podczas naszej ostatniej rozmowy ojciec wspominał, że tam front również ma zostać troszeczkę zmieniony, ale zanim ta elewacja będzie realizowana, to również takie prace instalacyjno-zabezpieczeniowe, no bo to jest podstawa, a to co będzie dla oka, to no oczywiście pewnie w dalszej kolejności. Rzeczywiście mamy doświadczenie Jasnej Góry, jest to obiekt zabytkowy, duchowa stolica Polski i tam te prace adaptacyjne, remontowe na obiekcie zabytkowym nieustannie trwają. Odkąd jestem w zakonie, od przeszło 30 lat, zawsze tam prace, remonty są i zawsze jest coś do zrobienia. Podobnie i tutaj, jeżeli myślimy o obiekcie zabytkowym i troską ogarniamy ten obiekt, żeby on blaskiem lśnił i również był nośnikiem kultury i historii naszego miasta, to potrzeba nieustannie koło tego chodzić i troszczyć się o ten obiekt, cały kompleks klasztorno-kościelny. I tak jak pan wspomniał, kończymy realizację drugiego zadania zaplanowanego. Nasze projekty, jakie mamy zatwierdzone przez konserwatora wojewódzkiego w Łodzi i odpowiednie komisje, nasze projekty są związane z przebudową wież na kościele, z przebudową dachu, ale również z elewacjami. To są te ściany zewnętrzne. Te ściany mają też portale, które również trzeba uszanować, portale kamienne przy wejściu do kościoła. One się znajdują w całym naszym kościele. Tak na zewnątrz, jak i wewnątrz jest 7 takich portali, które również muszą być pieczołowicie zabezpieczone, żeby one również były czytelne dla wchodzących i żeby też wyrażało się przez to piękno obiektu.
Tak, to są elewacje, które w zależności od sytuacji, na pewno też finansowej, będą mogły być realizowane. Niemniej jednak, zanim przystąpimy do elewacji zewnętrznych, no, będzie taka konieczność, by wykonać wymianę instalacji elektrycznych i w ogóle instalacji dotyczących mediów, które zwykle się dzisiaj wykonuje. Tym bardziej należy to wykonać wcześniej, że część instalacji pójdzie po zewnętrznej stronie kościoła, ścianę, żeby zachować ściany wewnętrzne, żeby no po prostu te ściany jak najmniej ingerować w ściany wewnątrz kościoła, dlatego duża część instalacji byłaby ułożona po zewnętrznej stronie kościoła. Są też jeszcze inne prace, które powinny być wykonane przed elewacjami zewnętrznymi, choćby nawet klatki schodowe na wieży. Są to klatki schodowe wykonane z drewna, które dzisiaj już są zniszczone i to jest też taki etap bardzo ważny do wykonania. Ze swojej strony na pewno dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło, bo jest to wspólne nasze dzieło. Tak jak mówię, dzieło, które przyczynia się do zabezpieczenia obiektu, przywrócenia piękna pierwotnego tego obiektu, ale też dla uwielbienia Boga, bo często ludzie, którzy właśnie włączają się w realizację tego zadania, duchowo wspierają tą inicjatywę życzliwością, ale też często wdowim groszem, dlatego z całego serca za pośrednictwem tutaj Państwa chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, podziękować też mediom Państwu, że też nam towarzyszycie w tym zadaniu, które jest wspólnym naszym dobrem. Tyle ojciec Piotr Polek, przeor klasztoru ojców Paulinów. Miejmy nadzieję, to nie koniec tych prac i niedługo spotkamy się, by powiedzieć o kolejnym etapie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie Panu, Państwu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszego kościoła sanktuarium.